tvpodkarpacie.pl. Tadeusz Pióro, jednym z kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza Sanoka. Podczas specjalnie zorganizowanej konferencji obecny członek zarządu województwa podkarpackiego przedstawił swój program wyborczy. Podczas spotkania z dziennikarzami zaprezentowano również kandydatów do Rady Miasta Sanoka z listy Prawa i Sprawiedliwości, którą tworzy Zjednoczone Środowisko Prawicy. Uważam, że miasto może się lepiej rozwijać i ja jestem gwarantem tego, jak również tych 21 kandydatów na Radę. Mam nadzieję, że to będzie większość i że można będzie dużo dobrego zrobić dla tego miasta. Teraz obojętnie kto będzie rządził tym miastem, musi nasilić działania właśnie w tym kierunku. Musi ściągnąć tutaj przedsiębiorców, żeby tworzone były miejsca pracy, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z tego miasta czy do Rzeszowa, nie daj Boże jeszcze dalej za granicę, do Niemiec, do Holandii czy do Anglii. Takie ułatwienia dla tego terenu będą robione, bo w tym momencie bardzo się zaawansowane już są rozmowy, żeby obwodnicę Rzeszowa stworzyć, żeby ta komunikacyjność była lepsza, żeby ominąć Rzeszów, Boguchwałę, Lutory, żeby to wszystko wychodziło w Babicy. Rozpoczyna się inwestycja obwodnica Brzozowa, obwodnica Sanoka, czyli ta komunikacyjność się poprawi. Teraz wszystko trzeba robić, żeby jak największe pieniądze na dozbrojenie tych stref, przygotowanie i poszukiwanie. I tutaj jest obojętnie, mówię jeszcze raz, kto będzie rządził tym miastem, nie może obojętnie obok tego przejść. Kandydata na burmistrza poprosiliśmy o ocenę pracy obecnego gospodarza miasta. Oceniamy pozytywnie działania pana obecnego burmistrza, natomiast no pewnie tak jak się pracuje, to gdzieś tam błędy zawsze są i takim chyba jakimś błędem mimo wszystko to było no, nieściągnięcie w ten teren. Ta perspektywa 2007-2013 pozwalała na uzbrojenie terenów, pozwalała na tworzenie stref ekonomicznych, podłączania się pod różne funkcjonujące strefy i ściągania przedsiębiorców. To się chyba nie udało. Proszę o krótką ocenę inwestycji w Sanoku. Parking wielopoziomowy. Nie byłem tam ani razu, no, jeżdżę służbowym samochodem, jest dość duży ten samochód i nie wiem, czy bym tam rzeczywiście dobrze, czy bym go nie obrysował. Tak mam zawsze gdzieś tam problemy wjeżdżają do parkingów. Natomiast no, na pewno miejsc parkingowych potrzebnych jest, nie ma dwóch zdań. To ja mieszkam w Śródmieściu, tutaj jak przyjeżdżam dość późno, no, szans nie ma gdzieś stać. Ja rozumiem, że nie może Sanok tylko i wyłącznie miejscami parkingowymi stać, bo trzeba i place zabaw dla dzieci, i jakieś boiska, i jakieś stoły ping-pongowe dla młodzieży, żeby rzeczywiście też to się rozwijało, no ale coraz więcej tych samochodów, a miejsc coraz trudniej z tym parkingiem i też to no, wywołuje jakieś takie zniecierpliwienie i często konflikty. W tym zakresie też to można usprawnić i poprawić. Zielony rynek? Jednym zdaniem, panie marszałku, jak się uda oczywiście. No, zielony rynek na pewno w takim wydaniu nie może funkcjonować. Rewitalizacja placu Świętego Michała. To znaczy, wie pan, mnie się generalnie to, co zostało zrobione od tej strony takiego turysty się podoba, tylko że musimy pamiętać, że no, Sanok nie turystami stoi, no, Sanok również ma mieszkańców swoich i ja boleję nad tym, że no, dawniej starsze osoby miały możliwość przyjechania do kościoła, zatrzymania się w mieście, a w tej chwili właściwie ten temat jest jakby dla starszej osoby zamknięty. On nie pojedzie do parkingu tego wielopoziomowego i dla turysty jest to piękna rzecz, bo jest gdzieś spacerować, ale czasami się zastanawiam, po co tak wielkie chodniki, a takie wąskie drogi w ogóle w tym Sanoku. Przecież czasami jak jedzie autobus, to drugi samochód się nie może zmieścić, ale od tej strony takiej miasta kultury to i takiego jako zabytku, to naprawdę Sanok wygląda pięknie, ale są inne rzeczy, które trzeba raz zmieniać, ale również i poprawiać w Sanoku. Tadeusz Pióro oprócz ubiegania się o stanowisko burmistrza startuje również w wyborach do Sejmiku Województwa. Jak podkreśla, chce przede wszystkim pomagać naszemu miastu dynamicznie się rozwijać. Ja mam pokorę przed wyborami każdymi i z całą odpowiedzialnością mówię, że jeżeli wolą mieszkańców będzie, żebym został burmistrzem, tak się stanie. Ale jeżeli wolą mieszkańców będzie, że ktoś inny będzie rządził tym miastem, a ja na przykład będę mógł pomagać z pozycji sejmiku, oby z pozycji zarządu województwa, to na pewno nie będę się na nikogo gniewał i będę się starał tego włodarza wspomagać dla dobra mieszkańców pięknego królewskiego miasta Sanoka. Kandydaci do Rady Miasta Sanoka startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości to mieszanka młodości i doświadczenia. Pierwszy raz po 1989 roku udało się to zrobić, zjednoczyć wszystkie listy, wyłonić wspólnego kandydata na burmistrza i myślę, że jest to ogromna wartość dodana, którą mamy w tych wyborach. Było takie duże oczekiwanie ze strony ludzi, ze strony wyborców i my wyszliśmy temu oczekiwaniu naprzeciw. Nie było nam łatwo, bo oczywiście z 3 list zrobić jedną, to proszę sobie, proszę Państwa, wyobrazić, jak wyglądały te rozmowy, jak bardzo było nam trudno, ale udało nam się przezwyciężyć to wszystko po to właśnie, żeby spróbować dzisiaj wygrać te wybory. W Sanoku ważna jest kultura, ważne są ładne ulice, ale proszę Państwa, najważniejsze w Sanoku jest to na ten moment, że nie ma pracy. Dlatego Sanok pustoszeje, dlatego wyjeżdżają młodzi ludzie. Tylko i wyłącznie stworzenie nowych miejsc pracy, tylko i wyłącznie podjęcie działań w kierunku ułatwienia funkcjonowania przedsiębiorcom, na przykład obniżenie podatków od nieruchomości, jest szansą na to, aby Sanok się nie wyludnił. Nie mogę już patrzeć na to, jak młodzi ludzie, jak kolejni młodzi ludzie wyjeżdżają stąd, ponieważ nie mają możliwości spokojnego i godnego życia tutaj w Sanoku. Myślę, że Rada w nowym kształcie będzie w stanie stworzyć warunki takie, które pozwolą po pierwsze tym młodym ludziom, którzy tutaj zostaną i generalnie Sanoczanom żyć w godnych warunkach, a po drugie ci, którzy już wyjechali z Sanoka, zdecydują się na to, żeby tutaj wrócić. Po to zjednoczyła się prawica, po to idziemy razem do tych wyborów. Sanok potrzebuje ludzi młodych, kreatywnych, chcących zmienić to, aby Sanok był bardziej przyjazny dla ludzi młodych, aby mogli tu swobodnie pracować, zakładać swoje rodziny, czuć się po prostu bezpieczny w tym oto mieście, w którym się urodzili. Zdecydowałem się wystartować pod wspólnym szydle Zjednoczonej Prawicy do Rady Miasta z jednego zasadniczego powodu. Moim głównym celem mojej obecności w Radzie Miasta jest pomóc Sanokowi w rozwoju gospodarczym. Wiadomo, że przemysł jest czynnikiem miastotwórczym i stawianie tylko, powiedzmy, podstaw rozwoju miasta na usługach jest błędem, ponieważ od przemysłu zaczynamy budować. I myślę, że ta Rada, nasza Rada, wspólna Rada Zjednoczonej Prawicy, gdzie jest nasza mieszanka młodych, jak i starszych osób, wspólnie będzie napierać do tego, że gospodarka, przemysł będzie naprawdę w Sanoku rzeczą pierwszorzędną. Bardzo mnie niepokoi, że przez ostatnie 4 lata przy braku klubów opozycyjnych, radnych opozycyjnych w Radzie Miasta Sanoka zapadło tak wiele błędnych decyzji decydujących o braku rozwoju miasta Sanoka. Widzimy, co się dzieje, mieszkańcy miasta, zwłaszcza ci młodzi, wyjeżdżają. Mój syn też ukończył studia i został poza granicami miasta Sanoka. Jest w Polsce, w Krakowie i tam musiał podjąć pracę, bo tu w miejscu mojego urodzenia, w miejscu jego urodzenia nie ma miejsca pracy. Musimy sprowadzić młodzież z powrotem do Sanoka, stworzyć miejsca pracy tutaj na miejscu. Ja już 8 lat temu mówiłem o nowym sposobie procesowania budżetu. Byłem współtwórcą uchwały budżetowej, zadaniowej, tej nowoczesnej, nawet z przewidywaniem budżetu obywatelskiego z podziałem dla rad dzielnic środków. To było już w 2007 roku. Niestety projekt uchwały ugrzęzł w wydziałach miasta Sanoka. Mam dużo rzeczy jeszcze do zrobienia w mieście Sanoku, dlatego zdecydowałem się kandydować do kadencji numer 7. Pierwszy raz od 16 lat udało się rozbudować formułę, że to nie jest tylko jedna partia, ale także konglomerat, który mamy nadzieję da pozytywny impuls prorozwojowy Sanokowi i to była główna przesłanka. Dla wielu Sanoczan nie jest tajemnicą, że nie ma nas już 10 000, a jeżeli się policzy to na podatki, które tutaj nie wpływają, zarówno od dochodów osobistych, jak i od firm, które powinny płacić te podatki tutaj, to w perspektywie nie będzie pieniędzy na to, żeby zrealizować jakiekolwiek cele ogólnospołeczne. Między innymi dyskutuje się o tym, dlaczego jest tak wysoka cena wody i ścieków czy śmieci. Jeżeli produkuje się i ma się stałe koszty w eksploatacji i w dostawie tej wody i w przyjęciu tych ścieków, a rozkłada się to na mniejszą ilość zarówno podmiotów gospodarczych, bo przypomnę, że kiedyś działały zakłady Bifsan, które bardzo dużo brały. Odbierał Zasław, odbierał Autosan, wodę, którą produkował SPGK. No to jeżeli się te koszty rozdzieli na mniejszą ilość zarówno podmiotów, jak i osób, które kupują tą wodę, no to wiadomo jest, że ta cena musi być wyższa, dlatego to trzeba zatrzymać ten wyjazd, tak zwany exodus Sanoczan, bo to jest droga donikąd. Z tym jest to mieszanka, tak jak pan redaktor tutaj zauważył, młodości i doświadczenia. To jest bardzo ważne, bo sam ja też przecież już nie jestem pierwszej młodości, 38 lat. To wprawdzie młodość, ale już nie ta pierwsza. I myślę, że tak mówiąc zupełnie poważnie, to spowoduje taką mieszankę wybuchową. Młodość i doświadczenie. Jak kandydaci na radnych oceniają swoje szanse w nowej wyborczej, jednomandatowej rzeczywistości? Okręgi jednomandatowe to jest przede wszystkim nowa rzeczywistość. Już wiemy, że kilku radnych do tej pory, którzy pełnili tę funkcję, już nie będzie radnymi. Zmieniało się dość wiele. Myślę, że to będzie ciekawa kampania, bo tak naprawdę w tej kampanii kończą się listy, mocne listy, słabsze listy. Tu liczy się osoba i mam nadzieję, że wygrają najlepsze osoby. Ja już kiedyś wygrałem, startując w wyborach, gdy były okręgi jednomandatowe. Wtedy szliśmy jako Komitet Obywatelski i na 32 okręgi 31 radnych wprowadził Komitet Obywatelski. Mam nadzieję, że ten wynik sprzed paru ładnych lat uda się powtórzyć, jeżeli nie w takiej skali, to może przynajmniej w granicach 60–70% tutaj kandydatów zgłoszonych zostanie radnymi. Tego wszystkim życzę. Mieszkańcy będą mogli wreszcie wybrać tego kandydata, na którego faktycznie chcą zagłosować. W poprzednich wyborach niejednokrotnie działy się różne cuda nad urną. Miałem okazję tego doświadczyć w wyborach przed 4 laty, startując z 2. miejsca listy wyborczej i nie dostając się do Rady Miasta Sanoka. Jest to duża szansa dla osób, tych, które chcą zmienić naprawdę ten Sanok, a nie dla tych osób, które, że tak powiem, okupują od wielu lat pierwsze miejsca w swoich komitetach wyborczych. Wybory samorządowe to są bardzo ważne wybory. Nie pozwólmy na to, aby ktoś za nas decydował. Idźmy, zagłosujmy zgodnie z sumieniem i zgodnie z własnymi poglądami. Wybierzmy lepsze jutro. A już 30 października w klubie Górnik w Sanoku odbędzie się powiatowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku. Hasło przewodnie konwencji: Zjednoczona Prawica, czas na zmiany. tvpodkarpacie.pl